jest z nami mózg reprezentacji Polski, Joanna Wołosz. Ten mecz dla Ciebie to jak nowy debiut po kilku latach przerwy, czy były jakieś inne emocje, uczucia z nim związane? Po kilku latach to nie, ale po kilku miesiącach na pewno, bo powiedzmy nie było z nami mnie z tą kadrą od początku przez kontuzję, ale na pewno tak się czułam, bo jakby przez jakiś etap tego sezonu nie byłam ze przynami, więc musiałam szybko się wdrożyć. Przede wszystkim też w zespół, który bardzo dobrze funkcjonował na WNL-u, także no super. Wydaje mi się, że wszystko pozytywnie się skończyło tak na dobrą sprawę, także jestem zadowolona. Właśnie, jak to jest dla Ciebie, zawodniczki, która przeszła grę siatkówki, jeżeli chodzi o kluby? Grać praktycznie wszystko, o ile nie wszystko. Teraz wkomponować się w taki zespół, który, jak wspomniałaś, bardzo dobrze funkcjonował na WNL-u, ma wypracowany pewien styl gry, pewne zachowania, pewien rytm. Co dodajesz od siebie takiego? No nie wiem, no staram się robić to, co robię, powiedzmy najlepiej jak mogę. Gdzieś tam swoim doświadczeniem pomóc tej dziewczynie i wydaje mi się, że to może też mi pomaga w takim szybszym wdrożeniu się właśnie w tą machinę, wejście w tą machinę, która już gdzieś tam funkcjonuje. No i tyle, no mam nadzieję, że po prostu jakąś tam jakość tym zespołowi daje i to jest też moja praca. Czym różni się ta reprezentacja od poprzedniej? Którą pan ma na myśli? Proszę pani, mam na myśli tą za kadencji byłego selekcjonera Jacka Nawrockiego, bo jest trochę nowych dziewczyn, jest też kilka takich, które były w tej poprzedniej. No nie wiem, myślę, że to jest jakby kolejny rozdział, jakby nowy rozdział, nowa historia tego zespołu i wydaje mi się, że też już nie ma sensu porównywać, jaka była kadra kiedyś, jaka kadra jest teraz. Złapałyśmy, myślę, że wszystkie razem bardzo dobry taki flow. Trener też potrafi gdzieś tam do nas dotrzeć i wydaje mi się, że nie ma już sensu na porównywania, po prostu chcemy się skupić na tym, co jest teraz i to jest dla nas najważniejsze. Dla Ciebie jako rozgrywającej, mając po drugiej stronie siatki takie dwie wieże jak Karakurt i Vargas, na jakiej zasadzie podejmujesz decyzję, do kogo wystawisz piłkę i na jakiej wysokości, z jaką szybkością? Od czego to jest uzależnione? Od przyjęcia to raz, a nie, a dwa tak już, nie wiem, co mi podpowie gdzieś tam ta moja głowa, czasami spojrzę, czy się dziewczyny przesuwają tam na środku i przede wszystkim skupiam się na tym, żeby ta piłka wystawiona była jak najlepiej, jaką miała największą jakość i dziewczyny miały jak naj... taką łatwiejszą sytuację do zaatakowania, po prostu stuprocentową sytuację, żeby ta piłka nie była za niska, za wysoka, tylko po prostu czuły w niej komfort i wtedy niestety na nich spada ta odpowiedzialność, dobrze wybiorą kierunki, także no na pewno jest to trudne, bo no to jest kawał bloku, no ale dzisiaj na szczęście to w miarę dobrze funkcjonowało, także miejmy nadzieję, że to utrzymamy.